badania Antal wynika, że specjaliści, menadżerowie przede wszystkim poszukują możliwości rozwoju rozumianego jako nabywanie nowych kompetencji, ale również możliwość uczestniczenia w rozwojowych nowych projektach. To może oznaczać uczestnictwo w otwieraniu na przykład nowej placówki firmy, to może oznaczać również przemieszczenie się do innego miasta, a czasami nawet do innego państwa. Mamy coraz więcej przykładów, kiedy polscy specjaliści, menadżerowie przeprowadzają się do central firm, do central korporacji, gdzie zajmują nawet bardzo wysokie stanowiska. Jednocześnie widzimy, że wynagrodzenie w tej hierarchii ważnych czynników, dla których zmieniamy pracę, sukcesywnie spada. W większości firm istnieją tylko dwie ścieżki kariery, albo ścieżka specjalistyczna, albo ścieżka menedżerska. I w momencie, jeżeli ktoś właśnie nie ma gdzie awansować, no to traktuje to jako brak możliwości rozwoju. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest wprowadzenie w firmach trzeciej ścieżki kariery, ścieżki mentorskiej. Ścieżki mentorskiej, która dla bardzo wielu osób jest taką atrakcyjną alternatywą. Jeżeli czujesz, że już osiągnąłeś wszystko jako specjalista, jeżeli nie chcesz być menedżerem, bo przecież nie wszyscy mamy predyspozycje menedżerskie, to właśnie firma stwarza ci możliwości rozwoju i ty możesz się rozwijać, będąc mentorem dla innych pracowników. Wiemy, że w chwili obecnej mamy sytuację w wielu obszarach i branżach, gdzie mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy. Pracownicy chcący pracować w firmach zwracają uwagę na to, w jaki sposób będą się mogli rozwijać i realizować w obszarze organizacji. I chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku ogłoszeń o pracę znacząca część ogłoszeń nie zawiera tego typu informacji, czyli nie informujemy, co organizacja oferuje danemu kandydatowi. Zwykle ogłoszenie wygląda w ten sposób, że jest nazwa stanowiska, zakres obowiązków i wymagania. I to naprawdę nie daje nam żadnej przewagi konkurencyjnej w porównaniu z innymi ofertami pracy. Wszyscy dzisiaj chcą się rozwijać i prawie wszyscy chcą awansować. Ja bym chciał powiedzieć krótko o zasadzie Petera. Zasada Petera brzmi tak. Wszyscy awansują do momentu, aż osiągną szczeble swojej niekompetencji. Teraz, kiedy nam proponują awans, powinniśmy pamiętać, żebyśmy nie osiągnęli szczebla niekompetencji i potrafili odmówić. A kiedy my proponujemy awans jako zarządzający, to nie proponujmy awans komuś, kto osiągnie swoją szczebel niekompetencji, bo niestety zniszczymy mu karierę. Dziedzina employer brandingu zyskuje coraz większą popularność w polskim HR-ze. Cieszy mnie to, że HR-owcy, ale nie tylko, również właściciele, prezesi organizacji polskich czy międzynarodowych w Polsce coraz częściej zauważają, że wizerunek pracodawcy może stanowić o przewadze konkurencyjnej. Niestety z naszej praktyki doradczej, pracując z klientami nad strategiami employer brandingowymi, bardzo często zdarza się, że postrzegają oni employer branding tylko przez pryzmat marketingu rekrutacyjnego, czyli tego, jak dotrzeć z atrakcyjną ofertą do docelowej grupy kandydatów. Tymczasem employer branding zaczyna się tak naprawdę wewnątrz organizacji. Silna marka firmy zdecydowanie pomaga kreować markę silnego pracodawcy, dobrego pracodawcy na rynku, ale jest też pewne zagrożenie. Zagrożenie mianowicie takie, że marka może nie do końca odpowiadać całej grupie kandydatów, których akurat dana organizacja oczekuje. Więc to, na co ja bym zwróciła uwagę, to to, żeby bardzo dogłębnie przyjrzeć się temu, jak komunikujemy naszą ofertę, co mówi nasze ogłoszenie o pracę, co mówią nazwy naszych programów i w jaki sposób kandydaci to mogą odebrać. Małe i średnie firmy ze względu na swoją specyfikę mają pewną trudność w zaoferowaniu różnych ścieżek rozwoju pracowników. Mogą oczywiście proponować im zajmowanie się różnymi zadaniami, awanse pionowe i poziome w firmie, natomiast one się w pewnym momencie kończą. I tutaj jest ważne, żeby pracowały z pracownikiem i zawsze badały jego oczekiwania, gdzie on chciałby się rozwijać, jakie są jego
jego wizję na przyszłość i czy ta firma może mu to zaoferować. Może chciałby się rozwijać w kierunku, nie wiem, jakichś dodatkowych zadań, których firma nie wykonuje. Może ma swoje pomysły i tutaj znowu wchodzimy też w innowacyjność, tak?